Wystarczy podejść, zerwać białą kartkę z choinki i wesprzeć osobę potrzebującą. Przed restauracją Aioli w Katowicach stanęły dwie wyjątkowe choinki. Choinki życzeń to coroczna akcja, która ma wspomóc podopiecznych Fundacji Punkt Misyjny, Klubu Kawiarni Wysoki Zamek oraz Zupy w Kato. Bardzo fajnie. To powinno być w każdym mieście coś takiego. Na przykład w Mysłowicach przed Urzędem Miasta stoi wieszak. Tam można zostawiać ciuchy, można zostawiać kurtki. I kto potrzebuje, to sobie idzie i sobie bierze. Radzi mi bardzo dobrze. Trzeba pomagać. Jeśli coś potrzebują, trzeba im pomóc. Na kartkach jest wypisane imię osoby potrzebującej oraz jej życzenia. Te są przeróżne. Nam mogłoby się wydawać, że są bardzo błahe, bo ja na przykład denerwuję się, jak dostaję pod choinkę skarpetki, a tutaj na przykład ktoś, są życzenia, że ludzie o tych skarpetkach marzą. Ale to są też prezenty związane z hobby, związane z próbą zadbania o swoją aparycję, jak na przykład wizyta u kosmetyczki. Ale tu trzeba pamiętać o tym, że to są osoby po pierwsze bezdomne głównie, ale są to też osoby w kryzysie, że tak powiem, pieniężnym, albo ludzie, którzy dopiero co stają na nogi. Także tutaj są też prezenty, dużo jest prezentów na przykład hobbystycznych. Żeby wesprzeć akcję, wystarczy kupić prezenty z kartki, zapakować je i przynieść do restauracji Aioli. 22 grudnia zostaną przekazane osobom potrzebującym. Bardzo ważne jest, żeby do prezentu dołączyć zabraną ze sobą z choinki kartkę.